Każdy może jeden lepiej, a drugi gorzej. Może na tym zakończę, drodzy Państwo, bo zrobił to za mnie już dużo lepiej. Jerzy Sztur, przed laty, właśnie na deskach. Tej oto właśnie sceny. A że każdy może też zadebiutować na scenie Opolskiego Amfiteatru, proszę uprzejmie, kilka godzin temu rozpoczęły się zapisy do opolskich debiutów tegorocznego 60. już festiwalu polskiej piosenki. A przecież takie nazwiska jak Daria Zawiałów, jak Janeta Plotnik, Jarosław Wasik, czy też Jarecki są doskonale Państwu znane i to oni tutaj właśnie na tej scenie też debiutowali, ba przecież i zdobywali nagrody festiwalowe. Więc jeśli ktoś z Państwa Opolan ma ochronę, bo chęć. Solo, być może w duecie, może w chórze, a może w zespole spróbować zakwalifikować się do finału. To właśnie ruszyły zapisy kilka godzin temu. Można poprzez stronę Narodowego Centrum Polskiej Piosenki zapisać się, wypełnić odpowiedni formularz. Tam są wszelkie informacje. Trzeba mieć co najmniej 16 lat, no to jest jasne. I utwór, który oczywiście do tej pory nie był publikowany. I co najwyżej jedną wydaną przez siebie płytę. Do 31 marca trwają zapisy, a później 14 kwietnia Jury złożone z kompetentnych fantastycznych muzyków wokalistów zdecyduje o tym kto z tych zgłoszeń okaże się tym szczęśliwcem i wystąpi na deskach opolskiego amfiteatru w, no, w 60 jubileuszowym przecież festiwalu więc jest okazja by zapisać się w annałach festiwalu i jego historii a zatem Drodzy Państwo, nie ma co czekać. Kto ma muzyczne zacięcie i chce spróbować swoich sił, może to zrobić już teraz, wysyłając swoje zgłoszenie przez stronę Narodowego Centrum Polskiej Piosenki. A ja raz jeszcze powtórzę: śpiewać każdy może jeden lepiej, a drugi gorzej.